Na początek proszę krótko się przedstawić i powiedzieć, czym się pan zajmuje. Młodszy Miedziew, jestem nauczycielem akademickim. Co pan myśli o czasach, w których żyjemy, o ludziach i o kraju? To są bardzo trudne czasy. Trudne czasy dlatego, że mam takie wrażenie, że być może, że możemy nie zdążyć jako naród, jako Polacy, rozwiązać problem, który mamy od 300 lat mniej więcej, mianowicie odbudowę silnej i trwałej Rzeczypospolitej. Po prostu możemy tego czasu nie wykorzystać, ponieważ ci, którzy, znaczy ogół, tak, społeczeństwo czy naród chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że w takim akurat momencie się znajdujemy, a ludzie, którzy aspirują do tego, żeby być elitą narodu i kierują państwem, nie mają takiej świadomości, chyba i potrzeby. A więc no, sytuacja jest jakby podwójnie trudna, a może nawet potrójnie. Jak pan ocenia jakość życia w Polsce? To nie ma większego znaczenia. To znaczy, jeżeli idzie o tak zwane materialne elementy, tak, no to powiedziałbym, jest na jakimś poziomie dopuszczalnym. Dziękuję. Chociaż pewnie nie nadzwyczajnym. Natomiast jeżeli idzie o aspekt, powiedziałbym tak, cywilizacyjny, kulturowy, tego, co na jakość życia się składa. Na jakość składa się nie tylko to, co konsumuję, jakim samochodem jadę i gdzie mieszkam, ale również to, jakie wartości intelektualne utrzymuję ja, moja rodzina, moi bliscy, znajomi, całe społeczeństwo. Otóż w tej mierze ta jakość jest słaba albo bardzo zła. Dlatego, że większość treści, które otrzymujemy przez środki przekazu, przez dostępne media, no jest taką, która, powiedziałbym, jest acywilizacyjna, która moim zdaniem w sposób zasadniczy szkodzi Polsce i która de facto prowadzi naród polski na manowce. A więc tutaj ten sferę w tym zakresie uważam jakość życia naszego za bardzo niską. Jak pan ocenia działania ludzi sprawujących dziś władzę, którzy podejmują decyzje na najwyższym szczeblu i kształtują reputację kraju? Negatywnie. Znaczy, o ile w ogóle jakieś oni decyzje podejmują, bo to, co zauważam, to najczęściej brak decyzji. Kształtuje się jakiś taki mechanizm wśród ludzi odpowiedzialnych za różnego rodzaju sfery działania, że najlepiej jest decyzji nie podejmować, bo wtedy się nie podejmuje żadnego ryzyka. Wystarczy samo terowanie na stanowisku jakimś państwowym i nie trzeba już nic więcej robić. A druga kwestia, która z tym jest związana, to powszechny brak kompetencji do zajmowanych urzędy. Słyszymy bardzo często od wysokich urzędników państwowych, którzy wyjmują swoje funkcje. Tak było i w tym rządzie, który obecnie mamy, że ktoś tam podejmuje się pełnić jakąś funkcję państwową, ministerialną i mówi, że się nie zna na sprawach, którym będzie się zajmował, ale on to dopiero pozna. No to trochę tak brzmi jak z tą opowieścią, którą słyszymy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że wysyłamy żołnierzy do Afganistanu, żeby nauczyli się walczyć. Ostatnio dużo mówi się, że w Polsce źle się dzieje. Co obecnie nie podoba się panu w Polsce i jakie przyczyny takiego stanu? Dlaczego ostatnio? To znaczy źle się dzieje nad Wisłą, kiedyś nad Niemnem i nad Dnieprem od dłuższego czasu. Jest pewne fatum, które ciąży nad naszymi dziejami, no, że kiedyś straciliśmy Rzeczpospolitą, która była wielka i którą można było być dumnym. No i zaczęły się te wszystkie nasze kłopoty. A druga wojna światowa spowodowała, że utraciliśmy szansę na niepodległy byt. Natomiast państwo, które powstało po 1989 roku, jest w gruncie rzeczy przefarbowaną Polską Ludową, bo owszem, przyjęto różnego rodzaju, znaczy symbole Rzeczypospolitej i święta narodowe i tak dalej, ale jeżeli idzie o to, co jest treścią, co jest funkcjonowaniem tego państwa, to strasznie dużo jest owej Polski Ludowej, a więc struktury fałszywej, obcej nam i szkodzącej. No i w związku z tym to, co jest źle, no to jest po prostu kumulacja tych wszystkich zdarzeń.
coraz więcej ludzi zresztą w Polsce trzeba dostrzegać, tak, że państwo polskie nie jest do końca polskie, albo a w niektórych miejscach w ogóle nie jest polskie. Co pan postrzega jako główne problemy i wyzwania, w obliczu których stoi polskie społeczeństwo? Podstawowym problemem, który mamy jako naród, to jest jakość elity narodowej. To jest ta grupa ludzi, którzy z racji różnych wartości intelektualnych, wiedzy, kompetencji, kieruje państwem. Prawda? Więc powiedziałbym, ludzie, którzy tak, w momencie ataku nieprzyjaciela są narażeni na to, że najpierw zostaną zamordowani. Tak było w czasie II wojny światowej. Prawda? I Niemcy, i Sowieci, wchodząc na ziemię polskie, określoną grupę ludzi przeznaczali już do likwidacji. Wystarczało być nauczycielem, sędzią, oficerem, księdzem, prawda, profesorem uczelni, aby być narażonym do tego typu rzeczy. A więc, więc widać, że ta elita jest ważna z punktu widzenia nieprzyjaciela, to w szczególności widać, z punktu widzenia losów narodu, to jest kwestia podstawowa od tego, jaka jest jakość elity, a więc tych ludzi, którzy zajmują należne stanowiska w państwie, którzy określają, definiują interes narodowy, którzy wytyczają kierunki polityki państwa, w zasadzie zależy wszystko, tak? I jeżeli teraz naród dysponuje kiepską elitą, to wtedy funkcjonuje tak jak człowiek, który jest pozbawiony władz umysłowych. Powstaje pytanie wobec tego, czy naród polski ma taką elitę, albo a jeżeli ma, to jaka jest jakość tej elity? No i czy ta elita ma, mówiąc brzydko, wszystkie klepki? To jest podstawowy problem. I ja wspomniałem to w pierwszym pytaniu o tym przełomowym momencie, jaki moim zdaniem Polska się znajduje. Otóż ten problem mieliśmy w XVIII wieku, mianowicie kiedy nastąpił głęboki upadek Rzeczypospolitej, to on się wyraził przede wszystkim w tym, że w wyniku wojen szwedzkich, powstań kozackich i również najazdów Moskali uległa destrukcji jakby struktura społeczna Rzeczypospolitej. No i w związku z tym nam się elita narodu zdegenerowała wtedy. To wtedy się stało, że nasi wybitni różni politycy brali pieniądze do obcych dworów, tak? I trzeba pamiętać, że rozbiory zostały dokonane w zasadzie bez oporu z naszej strony. Konfederacja Barska, różni bronili się, patrioci, ale nie była to taka wielkość, która by sprawiła, że mogli się państwo bronić. Wtedy właśnie pojawił się problem odtworzenia elity i Komisja Edukacji Narodowej, Wielki Ruch Ozdrowieńczy w tym zakresie spowodował, tak, żeśmy taką elitę narodową odbudowali, ale ona się odtworzyła już w momencie, kiedy państwa nie było. A więc naród polski ze swoją świadomością, swoją historią przetrwał, tak, bo z tej elity narodziła się przecież wielka polska literatura, wielka sztuka, poeci, tacy jak Mickiewicz, Norwid, Słowacki, tak, Matejko w malarstwie, Moniuszko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc naród polski przetrwał i dlatego mógł się odrodzić w 18 roku i odbywać państwowość, ale państwo nie przetrwało wtedy. No i teraz sytuacja jest jakoś dramatycznie podobna, dlatego że ludzie uchodzący za elitę też, powiedziałbym, wysługują się obcym dworom. Tylko że problem nasz jest o tyle gorszy, że nie widzę Komisji Edukacji Narodowej, która by działała na rzecz odbudowy elity narodu polskiego. Tu jest ten problem. Co pan sądzi o polityce? Czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że w polityce najczęściej liczy się władza, wpływy i różne interesy, a człowiek i jego dobro schodzą na dalszy plan? To zależy, z jakiego punktu widzenia pojmujemy tę politykę. Otóż ja jestem zwolennikiem poglądów, które kiedyś sformułował niepopularny, dzisiaj zapomniany polski uczony, uważany za jeden z najwybitniejszych umysłów XX wieku, profesor Felix Konieczny. Profesor Konieczny jako pierwszy głęboko zdefiniował zjawisko, które określał mianem cywilizacji. I w swoich pracach, które również moim studentom polecam, jeżeli tylko mają oni na to ochotę, aby to czytać, bo w reprintach na szczęście, ale są te prace dostępne, sformułował opisy różnych cywilizacji. No i cywilizacja, do której Polacy się należeli, czy jeszcze należą, nie wiem, cywilizacja łacińska,
definiuje działalność publiczną i politykę jako działalność na rzecz dobra wspólnego. I wcale nie utrzymanie władzy stawia na pierwsze miejsce. Natomiast cywilizacje inne, które mają również wpływ na nas i którym ulegamy, cywilizacja bizantyjska chociażby, która też została opisywana przez profesora, mówi o tym, że właśnie, że tam sprawowanie władzy, władza jest najważniejsza, a instrumentem tej władzy jest biurokracja. Prawda? No i nie chcę wchodzić w te szczegóły. W każdym razie rzeczywiście odnoszę wrażenie takie, że w Polsce zwycięża raczej spojrzenie cywilizacji bizantyjskiej na politykę i wtedy rzeczywiście władza staje się celem samym sobie. A więc to, co kiedyś formułował Machiavelli, który mówił, że w polityce liczy się skuteczność, prawda? Kwestie moralne nie mają większego znaczenia, można sobie je pominąć. No i w związku z tym wtedy okazuje się, że celem jest po pierwsze zdobycie władzy, a później jest jej utrzymanie. No i z tego wynikają konsekwencje, mianowicie, że żeby zdobyć władzę, a nie trzeba się ograniczać moralnością, to można wszystkie środki użyć, jakie się ma. I żeby ją utrzymać, też można wszystkie środki, również niegodne, użyć, żeby ją zachować. A więc to jest oczywiście choroba. I to jest choroba, która niesie negatywne konsekwencje dla życia społeczeństw. W Europie zresztą już widać, że te zjawiska negatywne przybierają na sile. Czy według Pana żyjemy w wolnym świecie, jesteśmy wolnymi ludźmi, czy jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której człowiek zniewolony musi należy, że jest wolny? Jesteśmy w sytuacji niejasnej, powiedziałbym, trudnej do zdefiniowania, bo tak jak oczywiście nie ma stanów całkowitej wolności, to niewątpliwie to, co w świat, w jakim dysponujemy, żyjemy, jest światem, w którym powiedziałbym tak, wolność jest pomieszana z niewolą na różne możliwe sposoby i są sfery, powiedzmy ja będąc u siebie w domu, w mojej rodzinie czuję się wolny, tak? Jednocześnie wychodząc z domu, spotykając się na przykład w dyskusji publicznej, mogę spotkać się co najmniej ze słowną represją, jeżeli wygłoszę poglądy, które są tak zwane jak to, niepoprawne politycznie. Tak? No, a więc widzimy, że wolność, deklarowana wolność na przykład wypowiedzi, wolność słowa, jest też wolnością bardzo ściśle dedykowaną, że w pewnych zakresach pewne poglądy można głosić i jest to chwalone. Jeżeli pojawiają się poglądy, które akurat z jakichś powodów są tu niepopularne, czy też nieprawomyślne właśnie, no to z tego powodu się jest stępionym i jest się potępianym. Prawda? Więc no, to jest tak, pomieszanie z poplątaniem. Żyjemy w czasach i w świecie, w którym te zamieszanie cywilizacyjne, przede wszystkim deprecjonowanie wartości i moralności w życiu publicznym, bo to jest istota całego problemu, wydaje się być tak powszechne, że skutki tego oczywiście możemy odbierać jako represję. Chyba Jan Paweł II mówił, że taka skrajna wolność prowadzi do totalitaryzmu. Tak, ponieważ w którymś momencie okazuje się, że nie ma niczego, żadnego wzorca moralnego, który by nas konstytuował jako człowieka żyjącego w społeczeństwie. Prawda? No jak wszystko wolno, no to wiadomo, że w którymś momencie ta wolność moja może zagrozić innym. No i powstaje pytanie oczywiście, co z tego dalej wynika. Jak Pan ocenia poziom demokracji i niezależności prasy i mediów? Czy demokracja jest dobrym systemem? Demokracja jest trudnym systemem. To już wiedział Arystoteles, bowiem demokracja, w której ma decydować większość, wymaga, żeby istniało w społeczeństwie duża grupa świadomych obowiązków, przede wszystkim praw, ale przede wszystkim obowiązków obywateli. No i teraz, jeżeli takiej grupy nie ma, to wtedy najlepsze rozwiązania demokratyczne powodują, że otrzymujemy potworka. Waldemar Łysiak w którejś z swoich książek napisał coś takiego, że czym jest demokracja, ja dodam od siebie, w warunkach braku moralności. Że jeżeli na ulicy będzie mieszkało 3 sutenerów i 1 biskup, no to uchwalą większością głosów, że prostytucja jest bardzo moralnym i korzystnym zajęciem.
No, na tym właśnie polega kwestia, to znaczy, że demokracja jest narzędziem. Narzędziem, tak jak nóż jest narzędziem, tak? Nożem goimy chleb i nożem możemy zabić. Pytanie jest tylko, czy ten nóż jest w ręku gospodyni domowej, która przygotowuje śniadanie dla rodziny, czy w ręku bandziora, który idzie, żeby odebrać komuś majątek, pieniądze i życie. Otóż, to jest demokracja, nóż. No i pytanie, kto go ma w ręku? Czy wierzy pan w niezależność wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania? Jaka jest obecna ich kondycja? Nie, to nie jest kwestia wiary. Bo to najmniej, tak powiem, tutaj wiara ma do rzeczy. W tych zakresach funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i zwłaszcza organów ścigania to jest sfera faktów. A fakty są takie, że no, mamy wyrok niedawno uwalniający byłego dygnitarza partyjnego Kociołka odpowiedzialności za to, co się stało w 1990 roku. Prawda? I mamy kuriozalne orzeczenie sądu, które stwierdziło, że ci, którzy wydali rozkaz strzelania, zostali skazani za próbę pobicia. Tak? No to już, powiedziałbym, paranoidalnie wygląda, że ktoś, kto do mnie strzela, chce mnie pobić. Czym? Pociskiem, który wyleciał z lufy tej broni, którą ma w ręku. No, więc pierwsza kwestia to jest taka, że poprzez fakty widać, że wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, powiedziałbym, są, no, nazwijmy tak, co najmniej niedoskonałe. Dalej to są kwestie długości różnego rodzaju postępowań. Jeżeli się rozpoczyna w Polsce proces, to wiadomo, że będzie to trwało latami. I skutki czasami są tak niedowracalne, że ten, kto nawet wygra proces po latach, nie może się cieszyć z tego, że osiągnął jakiś wyrok sprawiedliwy, ponieważ już wszystko stało się, co się miało stać najgorszego. No i kwestia jakby ostatnia. Mianowicie wymiar sprawiedliwości, działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości współczesnego przypomina coś, co nazwałbym rosyjską ruletką. Mianowicie rozpoczynający się proces jest właśnie tak jak w tej rosyjskiej ruletce, że człowiek przykłada rewolwer do głowy i nie wie, naciskając spust, czy w komorze jest nabój. Ja mam własne doświadczenie, z sądami i z wymiarem niesprawiedliwości Polski Ludowej, kiedy mnie skazano na kilka lat więzienia, ciężkiego więzienia za obalanie ustroju przemocą. No to nie mam pretensji, ponieważ te takie były czasy i ja toczyłem walkę, a to był mój przeciwnik, ale mam również doświadczenie, kiedy mnie zostałem oskarżony o korupcję, usunięty z takiego stanowiska, pozbawiony czci i po kilku latach zostałem uniewinniony, okazało się, że to wszystko była nieprawda. Nie odzyskałem już, nie odzyskałem się tej pozycji, którą miałem wtedy, kiedy rozpoczęła się cała sprawa. Ale za każdym razem mówię tak, że no dziękuję Bogu, że trafili się na mojej drodze sędziowie, którzy postąpili sprawiedliwie. Ale prokuratorzy się już tacy nie trafili. A sprawy by nie było, gdyby na początku prokuratorzy podeszli do tego, ci, którzy rozpoczęli sprawę, zbadali rzetelnie jakość dowodów itd. Więc no, niestety jest w Polsce duża grupa ludzi, którzy mają złe doświadczenia również w życiu wymiaru sprawiedliwości. To znaczy doświadczyli wyroków niesprawiedliwych. No a więc no, wymiar sprawiedliwości rzeczywiście jest takim węzłowym i ważnym punktem, jeżeli idzie o dziedzinę życia funkcjonowania państwa. No i w tym również to wygląda źle. Czym jest dla pana mafia? Zorganizowaną grupą przestępczą, czy może udziałem organów państwa w działalności przestępczej? Nie, to mafia to jest po prostu, wiadomo, to jest struktura przestępcza. Jak ona jest zorganizowana i kto do niej należy, to chyba jest jakby drugorzędna sprawa. Mogą w tym uczestniczyć przestępcy, którzy są tylko kryminalistami, ale często powiedziałbym, rozumiem, że system mafijny polega na tym, że uczestniczą w tym również osoby, które mają wpływ na sprawy publiczne. I tutaj dopiero rzeczywiście pojawia się to, co można nazwać groźną mafią, tak? Bo modelem jest ta mafia włoska, sycylijska. Wiadomo, że politycy w tym brali udział. No, no z tego, co docierają czasu na różnego rodzaju informacje, wygląda, że tego typu mafijna działalność może występować w naszym państwie.
Co pan sądzi o wielu samobójstwach w dziwnych okolicznościach? Mam na myśli na przykład wszystkie osoby związane z porwaniem Krzysztofa Ojewnika, Sekuła, Andrzej Leper, jego dwoje pełnomocników, generał Petylicki i wiele innych. Tak, no generał Petylickiego znałem. Czy dopuszcza pan mi, że mógłby brać w nich udział osoby trzecie? Generał Petylicki, przyjaźniłem się z generałem Petylickim, znaliśmy się bardzo dobrze i w związku z tym byłem bardzo zaskoczony, kiedy usłyszałem, że rzekomo popełnił samobójstwo. Znałem go dobrze, więc trudno mi przyjąć, że to było samobójstwo. No, ale oczywiście nie mam żadnych dowodów mówiących, że było inaczej. Więc mogę tylko powiedzieć o moim odczuciu. Znaczy, moje odczucie jest takie, że generał Petylicki, który był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, jeżeli rzeczywiście zamierza wytargnąć się na swoje życie, to na pewno zostawiłby przynajmniej żonie informację, że tak postąpił. Żadnej takiej informacji nie zostawił. Po prostu poszedł do garażu po wodę do obiadu mineralną i po godzinie żona go znalazła w kołdrze krwi koło samochodu. Więc no, tych zdarzeń takich samobójczych było dużo. W tym pytaniu, które pan tam znacznie więcej tego było, jest cała taka seria tych, którzy samobójstwo popełniają. Wydaje się to dziwne po prostu, mówię, ale tylko dziwne. Niestety nie sądzę, aby ktoś miał jakieś specjalne badania, żeby ustalić, czy rzeczywiście te samobójstwa to są samobójstwa, czy też nie. Ja nawet proponowałem jednemu z dziennikarzy śledczych, żeby może zbadał, czy w innych krajach tego typu zjawiska również występują, tak? Bo może to nie jest tylko polska specyfika. No ale zdaje się, że nikt tego typu rozpoznania nie robił. Jeżeli miałoby tak być, to bardzo to jest dziwne. Ja pamiętam wypowiedź jednego z wielkich funkcjonariuszy jeszcze KGB, który kiedyś powiedział tak, że zabić każdy dureń potrafi, ale zabić tak, żeby wyglądało na zgon naturalny, to jest dopiero sztuka. Dlaczego po śmierci generała Petylickiego złożył pan oświadczenie, że nie zamierza pan popełnić samobójstwa? No właśnie dlatego. Na swoje poglądy obawia się pan. Nie, to nie dlatego. Po prostu rok przed tym zdarzeniem, które dotknęło generała, człowiek, do którego mam zaufanie i który jest świetnie zorientowany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służb tajnych, prosił mnie o spotkanie, no i powiedział mi tak, że ma wiedzę taką, że w pewnym gronie dyskutowano, czy nie uciszyć mnie na zawsze, żebym nie szczekał. No i to wszystko, to znaczy, że nie wie, czy decyzja zapadła, pewnie nie, bo gdyby zapadł, to bym nie żył. No i wtedy ja oczywiście, że trudno było czymś takim, nie wiem, pójść do prokuratury, bo ten, który mnie informował, żeby się tego nie przyznał, chociaż w obawie o własne życie, prawda? No więc nie miałem tu żadnego twardego dowodu, nie było o czym rozmawiać, więc po prostu spisałem tę całą historię, całą sytuację, również kto i co, poinformowałem go o tym i zdeponowałem to w miejscu takim, że gdyby się coś stało rzeczywiście, to żeby nie było wątpliwości, że samobójstwa nie popełniłem. No ale kiedy, i tak było tak przez rok, ale kiedy Sławek, kiedy generał Petylicki podobno się zastrzelił, to pomyślałem, że dobrze by było, żeby ci, którzy tam ewentualnie dyskutowali, jak mnie uciszyć, żeby wiedzieli, że ja o tym wiem. I to tylko tyle. No, chodziło to o informacje, oni mają wiedzieć. A zabić, jak wiadomo, można. To znaczy, także po pierwsze się nie wystraszyłem, jestem mało bojaźliwy człowiek. Po drugie, przeżyłem w życiu wiele sytuacji niebezpiecznych, już nie takich, kiedy godziła mi utrata życia. Po trzecie, wiem, że tego typu oświadczenie oczywiście nie gwarantuje żadnego bezpieczeństwa. Mówię, zabić zawsze można. Ale doszedłem do wniosku, że gdyby komuś jednak taki głupi pomysł przyszedł do głowy, żeby to zrealizować, no, to przynajmniej żeby się musiał wysilić. Czy według pana łatwo jest upozorować samobójstwo lub inne? Tak, bardzo. Bardzo. Proste są środki w tej chwili, również różnego rodzaju chemiczne, można człowieka obezwładnić, można mu strzelić w głowę, włożyć mu pistolet do ręki, nie, wszystko można zrobić, to są proste rzeczy. Teraz chciałem się spytać o niewyjaśnione sprawy, między innymi zabójstwo Jaroszewiczów, Michał Falzman i generał Marek Papała. Dlaczego nie udało się ich wyjaśnić i czy myśli pan, że kiedyś się to uda? No to jest właśnie dobre pytanie, to znaczy to jest tak zwane serii tak zwane dobre pytanie pod tytułem dlaczego nie udało się rzeczy oczywistych, tak, to oznacza tylko jedno. Znaczy, no nie jedno, to są znaczy dwie sytuacje. Albo dysponujemy tak słabym i marnym aparatem śledczym,
że on nie jest w stanie wykryć sprawców tego typu zdarzeń, tak? Albo za tymi zabójstwami stoją tak potężni ludzie, że są w stanie sparaliżować pracę organów ścigania. Za każdym razem to źle brzmi, jeżeli idzie o państwo. Kto według pana sprawuje rzeczywistą władzę w Polsce? Partia polityczna? Nie. Żadna partia. Moim zdaniem Polską rządzą ci, którzy zdołali przejąć w znacznej części majątek, który w okresie Polski Ludowej był w rękach, był pod panowaniem komunistów, a który został sprywatyzowany w rezultacie umowy Okrągłego Stołu. No i dzisiaj ci, którzy tym majątkiem dysponują, rządzą Polską. Jeden z profesorów polskich napisał taką książkę pod tytułem Rozkradzione Imperium. Profesor Marciniak chyba, polecam każdemu. On opisuje tam proces, w jaki sposób grabiono Związek Radziecki. Tak? Jak powstawała ta grupa ludzi, którzy dysponują władzą, którzy dzisiaj są tymi wielkimi oligarchami. No, jakiego aparatu. Ten sam proces został zrealizowany również w naszym kraju. I wszystko. No i to oni rządzą. Próby, powiedziałbym tak, podejmowane, żeby coś zmieniać, kończą się zawsze tak samo. No, taką próbą był rząd Jana Olszewskiego, jak się skończył, wiadomo. Taką próbą, w jakimś sensie był też rząd Jarosława Kaczyńskiego, jak się skończył, też wiadomo. Więc to wszystko jest, powiedziałbym, w taki sposób funkcjonuje. Czy według pana medialny obraz świata jest prawdziwy? Mogą nam się między innymi wojnę z terroryzmem i to, co przekazują media społeczeństwu. To znaczy, coraz bardziej nabieram przekonania, że tak zwane media głównego nurtu, czyli te, które mają największy zasięg, prezentują zwykle fałszywy obraz świata. Że no, skoro mamy dostęp do internetu, możemy się poruszać po tych różnych miejscach, gdzie pojawiają się informacje i często jest tak, że właśnie w takich niszowych jakichś mediach możemy znaleźć informacje, których trudno uświadczyć w głównych, prawda? No zresztą widzimy, jak konstruowany jest na przykład dziennik głównych wiadomości, prawda? Kiedy no, rzeczy na pewno ciekawe, znaczy dla kogoś tam, powiedzmy dziecko ciężko chore, no albo że osoba jest pokazywana, która straciła nogę w jakimś wypadku, prawda? No to są oczywiście dramaty i to są rzeczy ważne dla rodziców i tak dalej, ale jaki to ma charakter informacyjny z punktu widzenia całego społeczeństwa, tak? I potrafią na przykład o jakimś wydarzeniu sportowym, że tam gdzieś strzelono bramkę, to w głównym wydaniu dziennika i w sporcie i jeszcze raz, kilka razy ta sama informacja jest powtarzana. Czyli po pierwsze jest niska jakość tych informacji w sensie merytorycznym, nie dająca temu, który ogląda dziennika, obrazu dnia, tak, jeżeli idzie o ważne wydarzenia i nie pokazująca w związku z tym też prawidłowo przebiegu procesu, które się dzieją. A więc no, w tym sensie ten, który ogląda ten dziennik i który ma tylko taką informację, no jest człowiekiem jakoś intelektualnie ubogim, nie jest w stanie pojąć świata, który go otacza. A tutaj mamy wobec tego odpowiedź, jaką rolę takie media spełniają. Fałszywy obraz kreują. Czy według pana plan wprowadzenia nowego porządku świata polegającego na całkowitym przyjęciu kontroli i zniewoleniu ludzkości jest faktem czy teorią spiskową? To jest problem, to znaczy tak, niewątpliwie istnieje tendencja w myśli ludzkiej taka, żeby, powiedziałbym tak, no, doprowadzić świat do stanu, w którym nie będzie konfliktów, wzajemnych wojen. No i jednym z elementów takiego pomysłu jest to, że będzie jakaś wspólna władza, która będzie jakby te narody wszystkie harmonijnie nimi zarządzała. Jest taka idea. Ja bym tego nie nazwał teorią spiskową i spiskiem. To jest po prostu jeden z prądów w myśli światowej, które się wyraża właśnie w takim pragnieniu zbudowania takiej wspólnoty, stąd powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych i tak dalej. No, różne takie pomysły istnieje. Unia Europejska jest jakimś też takim pomysłem, tak, projektem, który jest konstruowany. A z drugiej strony jest pytanie, powiedziałbym, o to, jak taką
taką organizację świata. Tak? Widzą ludzie, którzy nie wiem, no chcą, żeby po pierwsze oni sami, a poza tym no, społeczność narodu, do którego należą, zachowała swoją podmiotowość. Tak? A więc jest kwestia pewnej odrębności, jest kwestia naszego interesu narodowego. No i pytanie, czy państwo narodowe to jest coś, co jest już przebrzmiałe i bez znaczenia, czy też odwrotnie właśnie, że jest to narzędzie w ręku narodu, który gwarantuje mu przetrwanie, rozwój i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest ten spór i tutaj toczą się te wszystkiego rodzaju podchody, powiedziałbym, tak? A więc no, tendencja do tego, żeby zbudować rząd światowy jest pewną koncepcją intelektualną. Do tego czasami zawsze dorabiają różni ludzie tam ciemne moce, prawda? To jest tak. Mamy taką też tendencję, żeby podejrzewać, że jeżeli ktoś ma inne poglądy niż ja, to niekoniecznie musi się kierować wszystkimi intencjami, może coś knuje, może jest narzędziem jakiegoś obcego tam ośrodka i tak dalej, i tak dalej. No, ponieważ na świecie poza jasnymi, czystymi sytuacjami działają niż spiski, tak, i są spiskowcy, no więc nic dziwnego, że są również ludzie, którzy uważają, że spisek może rządzić światem. No, ja jestem człowiekiem wierzącym, jestem katolikiem i uważam, że twierdzenie, że spisek rządzi światem, zaprzeczałoby jakby mojej wierze, bo by oznaczało, że Pan Bóg jest jakoś nieskuteczny i ustępuje przed szatanem, bo rozumiem, że spisek to jest zło, prawda? A zło to jest dzieło szatana. Więc no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby szatan rządził światem, prawda? I żeby Pan Bóg mu ustępował. Nie, spiskowych to dziejów nie ma, ale są w dziejach spiski. Dlaczego coraz więcej wpływów mają międzynarodowe korporacje? I dotyczy to już coraz więcej dziedzin GMO? Tak, oczywiście, no bo pojawiają się też z racji również tego, że rozwinęły nam się bardzo te wszystkie środki komunikacji, tak, elektronicznej zwłaszcza, że informacja szybko i błyskawicznie przechodzi w zasadzie. To, co było nie do wyobrażenia 30, 50 czy 100 lat temu, tak? Dzisiaj mamy w zasadzie każdy człowiek, który ma dostęp do jakichś elektronicznych nośników informacji, jest w stanie uzyskać informacje z każdego punktu świata, tak? Jeżeli jest wystarczająco nam sprawny manualnie. A więc te informacje bardzo szybko się rozpowszechniają. Dalej, no, bardzo nam się, tak powiem, skróciły wszystkie te drogi przemieszczania się, tak? A więc istnieje bardzo duża łatwość i kontaktu, i przekazywania wartości pieniędzy, przelewy i tak dalej, banki. No i w związku z tym też działalność gospodarcza, no to, co kiedyś było trudne, niemożliwe, prawda? Jeżeli trzeba było korzenie przywieźć z Indii statkiem, prawda, który płynął przez wiele tygodni dookoła Afryki, prawda? A dzisiaj to się w ciągu godziny, w najgorszym wypadku, jeżeli nie szybciej uzyskuje tego typu rzeczy, no to nic dziwnego, że powstają też wielkie przedsiębiorstwa, prawda? I że starają się one oczywiście sobie do tego jak największy wpływ mieć, prawda? Żeby zyskiwać. I no, jest to jakby rzecz naturalna, tak? Jak w średniowieczu klasztory były naturalną rzeczą i cała sieć powstawała, tak pewnie teraz takie mega przedsiębiorstwa też powstają. Jakie ma Pan zdanie o Unii Europejskiej? Czy jest tylko projektem polityczno-ekonomicznym, czy też ideologicznym? To jest projekt, który został zmarnowany moim zdaniem. Dlatego, że trzeba pamiętać, że Unię Europejską wtedy jako wspólnotę jeszcze węgla i stali pierwszą zakładali politycy, tacy jak Gasperi, Schumann, Adenauer, którzy byli głęboko wierzącymi katolikami. I oni widzieli przyszłą Unię Europejską, Zjednoczoną Europę właśnie jako strukturę gospodarczą po pierwsze, a następnie polityczną, opartą o wartości chrześcijańskie. I to, o czym mówił Jan Paweł II, gdyby zastosowano tego typu klucz, powiedziałbym, no to myślę, że byłby to udany projekt. Tak. Niestety zwyciężyły inne tendencje. I w efekcie, no powiedziałbym, współczesna Unia odcina się tak od korzenia chrześcijańskiego i próbuje znaleźć jakieś inne wartości, pseudowartości, co powoduje kryzys i coraz większe zamieszanie. Ja myślę, że mimo dobrych chęci, że zbudowaliśmy, jak mówię, Polacy w tym też uczestniczymy, zbudowaliśmy jakąś współczesną wieżę Babel, w której nastąpiło pomieszanie języków i pewnie się to rozleci.
Czy według Pana kryzys bankowy został celowo wywołany, jeśli tak, w jakim celu? I czy żyjemy w świecie kompletnego i permanentnego sterowania? Mam tu na myśli media i... Nie. No, znaczy pewnie różni tam chcą coś osiągnąć i to się zdarza, ale ja wiem, że bardzo często różnego rodzaju efekty są osiągane w wyniku zbiegu, przypadkowego zbiegu różnego rodzaju zdarzeń. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten ostatni kryzys finansowy, to dwie rzeczy zaważyły. Po pierwsze chciwość ludzka, a po drugie upadek moralności publicznej. No i wszystko zaczyna się, kiedy zaczyna się psuć gospodarka? Kiedy zaczynają w gospodarce funkcjonować ludzie, którzy nie mają żadnych hamulców moralnych i chcą mieć zysk za wszelką cenę. Efekty potem są takie właśnie, że to wszystko się sypie. Więc ja myślę, że tutaj nie przesadzajmy. Jak Pan widzi przyszłość Polski i całego świata? Będzie lepiej czy gorzej? No, jestem optymistą, więc biorąc to pod uwagę, uważam, że po pierwsze nawet Polski zdoł odbudować elitę. I czy zwykły obywatel może coś zrobić i czy społeczeństwo powinno robić coś, by się coś zmieniło? Znaczy tak, każdy z nas powinien przede wszystkim zastanowić się, czy w moim otoczeniu, w tym, co ode mnie zależy, znaczy na co mam wpływ, tak? No i starać się po prostu, żeby w tym, gdzie jestem kompetentny, gdzie mam wpływ, postępować, no budować, powiedziałbym, ten kawałek prawdziwej Polski, rzetelnej, uczciwej, mądrej, patriotycznej, nie ulegając naciskom i wszelkiego rodzaju negatywom, które na nas spadają. Tak? Jeżeli nas będzie coraz więcej, stosunkowo dużo, to moim zdaniem z tego złoży się ta Polska, która może być w przyszłości wielką Polską. Ja wierzę, że taką rzecz, Polskę wielką, nie w tym sensie, że wielką jako nacjonalne mocarstwo, ale wielką jako dawna Rzeczpospolita, która była takim związkiem państwowym wielu narodów, wielu ludów, wielu ludzi, którzy o różnych poglądach, również różniących się wiarą, a mówiących, że są obywatelami jednej tej samej Rzeczpospolitej. Ja wierzę, że będziemy w stanie taką wielką Rzeczpospolitę odbudować, a jeżeli nam się to uda, to moim zdaniem będzie bezpieczna Europa, nie tylko naród polski, bo od tego bardzo dużo zależy. Kogo Pan najbardziej ceni w polityce i w społeczeństwie? Jakie cechy robią na Panu największe na wrażenie, a jakie rozczarowują osób publicznych i zwykłych ludzi? Znaczy, jeżeli chodzi o historię Polski, o współczesnych rzeczach nie chcę mówić, to ogromnie cenię, uważam za wartą bardzo postać, którą trzeba przypominać, to jest Bolesław Wielki i Chrobry. Jako pierwsza taka postać, a Józef Piłsudski współczesności jako druga. To są dla mnie dwa wzorce osobowe i Polaków, i mężów stanu, którzy potrafili interes narodowy i państwo polskie budować. Natomiast jeżeli idzie o innych, no to współcześnie chyba nie mamy polityków tej miary. I ostatnie pytanie, które wszystkim zadaję. Co jest dla Pana najważniejsze w życiu i czy ma Pan jakieś marzenie? Co jest najważniejsze w życiu? No, sprostać temu wzorcowi moralnemu, który jest zapisany w polskości. To jest strasznie trudne, ponieważ ja jestem człowiekiem, który zajmował się czynną polityką. I wiem, że bardzo często jest tak, że człowiek staje w konfrontacji z tym, że dane zachowanie słuszne moralnie będzie nieskuteczne politycznie. No. I tu wybór jest. Ja podziwiam postawę i poglądy, które na przykład minister Beck w słynnym wystąpieniu w maju 1939 roku, kiedy mówił o tym, że pokój jest cenny i ważny, ale rzeczą ważniejszą życie narodów i państw jest honor. No, co dzisiaj różnych ludzi denerwuje. Tak? Niedawno tylko toczyła się dyskusja, bo pewien młody dziennikarz napisał książkę, że trzeba było pójść z Hitlerem i że ten Beck to był taki głupi człowiek, który tego nie widział, prawda? Że trzeba było ten honor schować w buty. Prawda? I skutecznie pójść, a potem temu Hitlerowi przywalić, jak już on będzie miał kłopoty.
Otóż to jest pytanie, tak, czy możemy sobie na taką postawę pozwolić, albo inaczej, jakie z tego są konsekwencje, jeżeli na taką postawę pozwalamy. Tak? No, jeżeli wielcy, którzy są na świeczniku, będą łamali zasady moralne, to jaką mamy pewność, że nie będą tego samego robili ci mniejsi i już nie w relacjach między narodami i państwami, ale w relacjach w rodzinie, w otoczeniu. A więc psucie moralności poprzez przekładanie skuteczności nad moralnością. Ja nie mówię, że polityka ma być nieskuteczna. Ma być skuteczna. Ale jeżeli ma być skuteczna i niemoralna, to moim zdaniem Polak nie może sobie na to pozwolić, jeżeli chce być Polakiem. Ja chcę być takim Polakiem i to jest najtrudniejsze. Tak więc chciałbym, umierając, mieć świadomość, że udało mi się do tego wzorca jakoś przybliżyć. Tak? Bycie Polakiem to jest bardzo trudna profesja, nazwijmy tak. My jesteśmy poprzez historię i poprzez naszą tradycję ukształtowani, mamy, powiedziałbym tak, inną trochę drogę niż inne narody europejskie. Dlatego zresztą jako ci odmieńcy jesteśmy atakowani i usiłuje się nam wmówić, że jesteśmy takie same kanale jak inni. Nie jesteśmy. No i mówię, chciałbym właśnie w takim poczuciu, tak no właśnie, że udało mi się jakoś do takiego wzorca przybliżyć, sobie skończyć życie.